Rosemary Sutcliffe, Srebrna gałąź, drugi tom trylogii Orzeł. Nota historyczna. Upadek Rzymu, kiedy to z Brytanii wycofały się ostatnie legiony, zgasła latarnia w Rutopiae i przyszła epoka średniowiecza, nastąpił ponad 100 lat po opisanych tu wydarzeniach, ale już wtedy dni chwały należały do przeszłości. Granice Rzymu uginały się pod naporem barbarzyńców, natomiast w jego sercu generałowie walczyli o godność cesarza, a między rywalizującymi ze sobą cesarzami toczyła się nieustająca batalia o władzę. Marek Aureliusz Karauzjusz to autentyczna postać, tak samo jak zdrajca Alektus i legat Asklepiodotus. Podobnie oczywiście jak Cezar Konstancjusz, którego syn Konstanty miał zostać pierwszym chrześcijańskim cesarzem Rzymu. Co do reszty... W jednym z rowów na zamku Richborough w czasach legionów nazywanym Rutopiae odnaleziono szczątki saskiego wojownika, pochowanego wraz z bronią. Bazylika w Kalewie została spalona pod koniec rzymskiego panowania i później częściowo odbudowana. Podczas wykopalisk w zgliszczach jednego z pomieszczeń sądowych za główną salą odkryto orła, o którym pisałam już w innej powieści. Także w Kalewie, a więc w dzisiejszym Silchester, natrafiono na kamień z imieniem, który wyryto staroirlandzkimi literami Evicatos lub Ebicatos, czyli włócznik. Saski brzeg. Pewnego wietrznego jesiennego dnia galera pruła fale w szerokim zakolu brytyjskiej rzeki, której koryto silnie się rozszerzało w pobliżu portu w Rutopiae. W porze odpływu na obydwu błotnistych brzegach, zalanych przy wysokim stanie wody, zbierały się gromady brodźców i kulików. Spoza martwych łach i posępnych solnisk zwolna ukazywała się twierdza Rutopiae, coraz to bliższa i wyższa. Wyspa w kształcie wydłużonego wielorybiego grzbietu, dźwigająca na sobie szare forteczne umocnienia. Poniżej jedna przy drugiej cisnęły się stoczniowe szopy. Młodzieniec stojący na pokładzie dziobowym okrętu patrzył na potężniejące kształty fortecy z niejakim wytęsknieniem. Myślami na przemian to wybiegał naprzód ku czekającej go tam przyszłości, to znów cofał się do pewnej rozmowy na drugim końcu cesarstwa, którą przed 3 miesiącami przeprowadził z Licyniuszem, dowódcą kohorty, w której służył. Tamtego wieczoru zapadła decyzja o jego przeniesieniu. Nie znasz Brytanii, prawda? Zapytał wtedy Licyniusz. Justyn, a właściwie Tyberiusz Lucius Justynianus, bo tak brzmiało jego pełne nazwisko, wyryte na tabliczce rejestrowej w rzymskim wojskowym korpusie medycznym, pokręcił głową i odpowiedział. Nie, mój dziadek urodził się tam i wychował, ale po odejściu ze służby zamieszkał w Nicei. Czasem lekko się jąkał, z czym walczył, lecz na razie nieskutecznie. Zatem palisz się, żeby zwiedzić Brytanię. Tak, tylko nie spodziewałem się, że zostanę tam wysłany z orłami. Jakże wyraźnie pamiętał tamto zdarzenie. Wciąż miał przed oczami Licyniusza, który przypatrywał mu się uważnie za krokusowym płomykiem lampy na stole, a także kompozycją utworzoną przez drewniane zatyczki zwojów ułożonych na półkach, tudzież wianuszki drobnego piasku w kątach izby o ścianach suszonego błota. I wciąż słyszał dobiegające z daleka śmiechy w obozie, a jeszcze z dalszej odległości nawoływania szakali. I cierpkie słowa Licyniusza. Nie wiedziałeś, że żyjemy w zażyłej przyjaźni z Brytanią, a w zasadzie z człowiekiem, który mieni się cesarzem Brytanii, prawda? Faktycznie, rzecz niezwykła. Wszak wiosną Maksymian wysłał cesarza Konstancjusza, żeby wypędził go z Galii. To prawda, ale czy istnieją racjonalne powody, które mogłyby tłumaczyć te przeniesienia z rozmaitych zakątków cesarstwa do brytyjskich legionów? Całkiem możliwe, że Rzym stara się, że tak powiem, zachować kanały przepływu informacji. Całkiem możliwe, że wolałby, aby Marek Aureliusz Karauzjusz nie dowodził legionami, które są zupełnie odcięte od reszty cesarstwa. W przeciwnym razie narodzi się siła militarna posłuszna tylko i wyłącznie swojemu dowódcy, niezwiązana jakąkolwiek więzią z cesarstwem rzymskim. Licyniusz nachylił się i z rozmyślnym trzaskiem zamknął wieczko kałamarza z brązu. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby przeniesiono cię do innej prowincji imperium.
Justyn przyglądał mu się z konsternacją. Dlaczego? Znałem twojego ojca, więc zależy mi, żeby dobrze ci się wiodło w życiu. Czy masz choć mgliste rozeznanie w sytuacji w Brytanii? Wiesz cokolwiek o cesarzu Karauzjuszu, który kształtuje oblicze tej prowincji? Obawiam się, że niewiele. A zatem słuchaj uważnie. Może zrozumiesz coś więcej. Przede wszystkim porzuć złudzenia, że Karauzjusz jest ulepiony z tej samej gliny, co większość panujących pół roku cesarzy wojowników, który widział Rzym, zanim Dioklecjan i Maksymian podzielili się purpurą. Jego ojciec pochodził z Germanii, matka zaś z Hibernii, a to doprawdy mieszanka wybuchowa. Urodził się i wychował w jednej z placówek handlowych, którą menapowie z nadmorza germańskiego założyli dawno temu w Hibernii, a do swoich powrócił dopiero po osiągnięciu pełnoletności. Kiedy go poznałem, był sternikiem na rzece Skaldzie. Później zaciągnął się do legionów. Bogowie wiedzą, co go do tego skłoniło. Służył w Galii i Ilirii, a także pod dowództwem cesarza Karusa podczas wojny z Persami. I stale piał się wyżej. Był jednym z zaufanych ludzi cesarza Maksymiana w czasie tłumienia powstań we wschodniej Galii. Zyskał przy tym taką sławę, że Maksymian, pamiętając o jego umiejętnościach żeglarskich, dał mu dowództwo nad flotą stacjonującą w Gesoriakum i powierzył mu zadanie wytępienia sasów grasujących na północnych morzach. Licyniusz zamilkł, pogrążony w zadumie nad własnymi słowami. Justyn z grzeczności odczekał chwilę, lecz w końcu podjął rozmowę. Niektórzy powiadają, że nie zatrzymał wilków morskich płynących na rozbój, a dopadł ich dopiero wtedy, gdy wracali do domu obładowani zdobyczą. Zaiste i nawet części zdobyczy nie odesłał do Rzymu. To właśnie jak mniemam rozsierdziło Maksymiana. Nigdy się nie dowiemy, ile prawdy jest w tych opowieściach. W każdym razie Maksymian rozkazał zgładzić Karauzjusza, lecz ten zwąchał pismo nosem i umknął do Brytanii, zabierając ze sobą całą flotę. Należy do ludzi, którzy łatwo znajdują sobie popleczników. Nim wyrok śmierci oficjalną drogą dotarł do Gesoriacum, on już zdążył porachować się z namiestnikiem Brytanii i ogłosić cesarzem. Miał na jednoskinie 3 brytyjskie legiony oraz znaczne wojska z Galii i Dolnej Germanii. A na wodach, przez które musieli przeprawić się jego kaci, rządziły jego galery. Lepsze i obsadzone lepszymi załogami niż te, jakimi dowodził Maksymian. No i w końcu Maksymian rad nie rad zawarł pokój i uznał go za równego sobie cesarza. Ale nie dochowaliśmy warunków pokoju, rzekł Justyn bez ogródki. Nie. I moim zdaniem zwycięstwa Konstancjusza północnej Galii są dla nas większą hańbą niż byłyby klęski. Nie można za to winić młodego Cezara. Jak my wszyscy, on też musi słuchać rozkazów. Mimo, że pewnego dnia zajmie miejsce Maksymiana. No cóż, na razie nie skaczemy sobie do gardła, lecz to się może w każdej chwili zmienić i wtedy nastanie czas pożogi. Jeżeli do tego dojdzie, biada tym, którzy nie uciekną od ognia. Komendant odsunął krzesło od stołu, wstał i odwrócił się do okna. A jednak, choć może się to, Justynie, wydawać tobie dziwne, trochę ci zazdroszczę. Zatem go lubiłeś? Przypomniał sobie, jak Licyniusz stał wtedy i patrzył na dwór w mrok rozjaśniony księżycową poświatą. Tego nigdy nie byłem pewien, ale poszedłbym za nim w otchłanie Rebu. Odparł Licyniusz i odwrócił się do lampy. I to był praktycznie koniec rozmowy. Tyle, że na odchodnym Licyniusz zatrzymał go na chwilę w progu drzwi, mówiąc: jeżeli będziesz miał sposobność zamienić kilka słów z tym znamienitym mężem, pozdrów go ode mnie i zapytaj, czy pamięta Odyńca, któregośmy zakuli w sosnowych borach przy trzecim zakolu Skaldy. Jednakże wydawało się to nieprawdopodobne, żeby młodszy chirurg miał okazję osobiście przekazać jakąkolwiek wiadomość cesarzowi Karauzjuszowi. Gdy raptownie powrócił do rzeczywistości, zauważył, że wpłynęli w świat nabrzeże z drewna i kamienia, otoczonych żaglowaniami, warsztatami zbrojmistrzów i szopami dla statków. Lawirowali wśród galer stojących na kotwicy na spokojnej wodzie. W nozdrza uderzyły go pomieszane wonie smoły, drewna nasączonego słoną wodą i rozgrzanego żelaza. Poprzez łoskot galerniczych wioseł i plusk wody rozpruwanej dziobem okrętu przebijał się jak w rojnym ulu niemilknący hałas pił, strugów i młotów uderzających o kowadła.
Tym samym głosem przemawiały wszystkie stocznie na świecie, a wysoko malowały się umocnienia Rutu Piae, szary wieniec obwałowań, wręcz błyszczących nowością. Po środku wystrzeliwała wieża latarni. Jakiś czas potem, po zejściu na ląd i zgłoszeniu się do komendanta i starszego chirurga, zostawił swój bagaż w oficerskich kwaterach, w pobielonej izbie, którą mu przydzielono, i wybrał się na poszukiwanie łaźni. Pobłądził jednak w olbrzymiej zatłoczonej fortecy, przygniatającej go swoim nieprzyjaznym ogromem, aż znalazł się u stóp wieży. Budowla nie mogła rywalizować z aleksandryjską latarnią na Faros, lecz oglądana z bliskiej odległości oszałamiała swoją wielkością. Na środku otwartej przestrzeni wyrastał murowany cokół, 5 razy wyższy od dorosłego człowieka i długi jak 80-wiosłowa galera. Centralnie z cokołu strzelała pod sam firmament wieża, zbudowana z tego samego szarego kamienia. Wysoko na jej szczycie posadzono żelazny piec sygnałowy, który wydawał się trącać obłoki sunące po listopadowym niebie, gdy Justyn wpatrywał się weń z zapartym tchem. Mewy wznosiły się i opadały wokół niego na swoich białych skrzydłach. Wśród gwarnego szumu fortecy dawały się słyszeć ich cienkie, odległe piski. Kiedy zakręciło mu się w głowie, powoli opuścił wzrok i zatrzymał go na wierzchu cokołu. Z dwóch stron prowadziły tam kręte pochylnie, po których wjeżdżały wózki z opałem, zmierzające dalej zadaszoną kolumnadą do wejścia u podstawy wieży. Gdy wreszcie oswoił się z gigantycznymi rozmiarami budowli na tyle, że mógł już przyjrzeć się detalom, zauważył, iż kolumny i gzymsy, wprawdzie wykonane z marmuru i ozdobione posągami i wspaniałymi płaskorzeźbami, zaczynają pękać i niszczeć. Co dziwiło, zwłaszcza tutaj, w fortecy tak nowej, że gdzieniegdzie trwały jeszcze roboty wykończeniowe na murach. Wszędzie poniewierały się odłamki marmuru, czasem zgarnięte na kupę do wykorzystania w przyszłości, czasem pozostawione pod gołymi, szarymi ścianami, dla których on dziś stanowił okrycie. Mały kawałeczek, który zapewnie oderwał się od swoich braci, przenoszony w inne miejsce, leżał u jego stóp. Pochylił się, podniósł go i spostrzegł, że to fragment rzeźbionego wieńca laurowego. Nadal trzymał w dłoni odłamek marmuru i spoglądał na olbrzymią wieżę, z której odpadł, kiedy ktoś odezwał się za nim. Ładna, co? Obrócił się raptownie i dostrzegł koło siebie zakurzonego młodzieńca w rynsztunku centuriona, trzymającego hełm pod pachą. Był to krępy, rudowłosy mężczyzna o szczupłym, wesołym obliczu, skośnie zadartych brwiach i przyjaznym wejrzeniu. To się zaczyna już sypać, dał wyraz swojemu zdziwieniu. Co to właściwie jest? Oczywiście widać, że to latarnia, ale mam wrażenie, że miała spełniać jeszcze inną rolę. W głosie młodego centuriona zadźwięczała gorzka nuta. To był również pomnik naszego triumfu. Pomnik upamiętniający potęgę cesarskiego Rzymu i podbój Brytanii. Dziś to już tylko latarnia, a rozpadające się marmury rozdrabniamy i używamy ich do budowy murów, które mają nas chronić przed sasami. Na pewno jest w tym jakiś morał, jeśli lubisz morały. Justyn popatrzył na swój kawałek marmurowego wieńca i odrzucił go na bok. Kamień upadł cichym trzaskiem i wzbił chmurkę kurzu. Szukasz tu kogoś lub czegoś? Zapytał jego nowy znajomy. Szukałem łaźni, odparł Justyn i przedstawił się lakonicznie. Jestem tu nowym pomocnikiem chirurga. Naprawdę. Szczerze mówiąc, tak sobie właśnie pomyślałem. Młody człowiek przyjrzał się jego szatom, na której nie przywdział pancerza. Zgłosiłeś się do komendanta? Tak, i do starszego chirurga, odpowiedział Justyn z niepewnym uśmiechem. Nazwał mnie nieopierzonym rzeźnikiem i dał mi wolne do jutra. Mam się u niego stawić godzinę przed zbiórką chorych. Centurion zmrużył oczy z błyskiem rozbawienia. Winicjusz oprzedł się z tobą dość łaskawie. Twojego poprzednika wyzywał od niezdarnych morderców i dał mu przez łeb garnkiem ze smołą. Tak słyszałem, bo jeszcze mnie tu nie było. Cóż, jeśli szukasz łaźni, chodź ze mną. Zrzucę z siebie tę uprząż i też się pójdę wykąpać. Jeśli się pospieszymy, przed obiadem zdążymy się porządnie wypluskać. Kiedy udał się w drogę powrotną ze swoim nowym znajomym, mijając zatłoczone koszary i warsztaty, w których wrzała praca, Justyn odniósł wrażenie, że rozległa twierdza pokazuje mu wreszcie przyjazne oblicze. Rozglądał się z ożywieniem. Tyle się tu dzieje w tej ogromnej fortecy, powiedział. Przez rok służyłem jako pomocnik chirurga w Birszewie,
A tam w forcie stacjonuje tylko jedna kohorta. Tutaj by się zgubiła w tłumie ludzi. Wszystkie twierdze na Saskim Brzegu to prawdziwe monstra, rzekł jego towarzysz. I nie dziwota, bo każda jest zarazem fortem, stocznią i bazą morską. Niebawem przywykniesz do tego. Wiele tu macie takich ogromnych nowych fortów? Całkiem sporo. Od Metaris aż do dużego portu. Jedne są zupełnie nowe, drugie zbudowane na starych fundamentach, jak Rutupiae. To linia obrony Karauziusza przeciwko najazdom wilków morskich. Karauziusz, mruknął Justyn tonem podziwu. Zapewne często go widujesz? O tak, na Zeusa. Tu się znajduje jego sztab, chociaż oczywiście jeździ po całej prowincji. Nasz mały cesarz nie pozwoli, żeby z tlącego się zarzewia buchnął płomień. Prawdopodobnie wieczorem zobaczysz go na własne oczy. Najczęściej jest z nami w kantynie. Czy to znaczy, że przebywa tutaj? A jakże? No to jesteśmy. Wejdź i posiedź sobie na wyrku, a ja się migiem uwinę. Po chwili Justyn siedział na brzegu łóżka w pobielonej izbie, identycznej jak ta, którą przydzielono jemu. Podczas gdy jego nowy, poznany kompan, odłożywszy miecz i hełm, zaczął odpinać rzemyki na pierśnika. Przy okazji pogwizdywał wesoło przez zęby. Justyn przyglądał mu się uważnie. Sam się odznaczał koleżeńskim usposobieniem, lecz zawsze mile go zaskakiwały przejawy życzliwości ze strony innych osób. To też czując wdzięczność do rudego centuriona, obdarzył go, choć nie bez wahania, ciepłym uczuciem. Ów tymczasem rozpiął ostatnią sprzączkę i przestał gwizdać. A więc służyłeś w Berszewie. Długą podróż masz za sobą. O, dzięki. Justyn wyciągnął rękę i wziął od niego ciężki napierśnik. Jego dalsze słowa przygłuszyły fałdy skórzanej pancernej tuniki, kiedy ściągał ją przez głowę. A wcześniej co było? W której części Imperium są twoje korzenie? W południowej Galii, w Nicei. Zatem to twoja pierwsza wizyta w Brytanii. Tak. Justyn położył napierśnik obok siebie na łóżku. Jednak moi rodzice pochodzą z Brytanii i zawsze marzyło mi się, żeby ją zobaczyć. Młody centurion wyłonił się ze skotłowanej pancernej tuniki i wyprostował się ubrany już tylko w ciemnoczerwoną tunikę z miękkiej wełny. Ze swoją rudą czupryną przypominał teraz bardziej chłopca niż dorosłego mężczyznę. Z której części Brytanii? Zapytał. Z południowej, z krainy wzgórz. Zdaje się, że spod Kalewy. Doskonale. Stamtąd wywodzą się najlepsi ludzie. Najlepsi ludzie i najlepsze owce. Tacy jak ja. Spoglądał na Justyna z nietajonym zainteresowaniem. Jak się nazywasz? Justyn. Tyberiusz Lucjusz Justynianus. Nastąpiła chwila milczenia, którą cichszym głosem przerwał jego towarzysz. Rzekłeś Justynianus? Szybkim ruchem zdjął pierścień z lewej dłoni i pokazał go Justynowi. Widziałeś już coś podobnego? Justyn wziął go do ręki i pochylił się nad nim. Był to ciężki, mocno już sfatygowany sygnet. Zarysowany szmaragd miał ciemną, chłodną powierzchnię. Odbiło się w nim mętne okno, kiedy odwrócił go do światła. Wyraźnie ukazało się wyryte na nim godło. Takiego delfina? Zapytał podekscytowany. Tak, widziałem na wykonanym z kości słoniowej wieku pojemnika na kosmetyki, który należał do mojej babki. To była oznaka jej rodu. To rozstrzyga sprawę, stwierdził młody centurion, odbierając sygnet. Wśród tylu... Zaczął przeprowadzać na palcach dziwne wyliczenia, lecz zaraz dał sobie z tym spokój. Nie, to zbyt skomplikowane. Nasze rodziny połączył więcej niż jeden związek małżeński i musielibyśmy prosić moją praciocię Honorię, żeby rozplątała ten zamotany kłębek. Ale na pewno jesteśmy kuzynami. Justyn nic nie mówił. Wstał z łóżka i wpatrywał się badawczo w oblicze centuriona, jakby nagle zwątpił, że jest tu mile widziany. Co innego bowiem wyciągnięcie pomocnej dłoni do przygodnie spotkanego człowieka i przyprowadzenie go do domu w drodze do łaźni. A zupełnie co innego, być może, mordęga znajomości z takim krewniakiem jak on. Ta niepewność, z czego nawet nie zdawał sobie sprawy, brała się stąd, że przez lata przynosił ojcu tylko i wyłącznie rozczarowania. Zbyt długo żył z bolesną świadomością, że ojciec jest nim zawiedziony. Jego matka, którą ledwie pamiętał, miała cudną urodę. On wszakże we wszystkim pechowy, był do niej podobny, jednocześnie bardzo brzydki. Wielka głowa gryzła się z wątłymi ramionami, uszy zadziornie sterczały na boki. W dzieciństwie na okrągło chorował, to też kiedy przyszła pora zapisać się do legionów, co czynili wszyscy jego męscy przodkowie, okazało się, że nie spełnia wymogów zdrowotnych, niezbędnych do ubiegania się o stanowisko centuriona.
Nie martwiłby się tym wielce, bo zawsze chciał być chirurgiem, lecz było mu żal ojca, który przeżywał kolejne rozczarowanie. W efekcie jeszcze bardziej podupadła jego pewność siebie. Aż raptem zauważył z radością, że rudowłosy młodzieniec cieszy się z tego zdumiewającego odkrycia nie mniej niż on. A więc jesteśmy spokrewnieni, powiedział w końcu. No to się cieszę. Nazywam się Tyberiusz Lucius Justynianus, ale nadal nie wiem, jak mam się zwracać do ciebie. Flawiusz, odrzekł rudy centurion. Marcellus Flawiusz Aquila. Wyciągnął ręce i chwycił Justyna za ramiona. Śmiał się, ale chyba jeszcze nie dowierzał. Cóż to za cudowny zbieg okoliczności, że spotykamy się w dniu, w którym po raz pierwszy postawiłeś stopę na brytyjskiej ziemi. Z pewnością los chciał, żebyśmy się zaprzyjaźnili. A kimże my jesteśmy, żeby rzucać wyzwanie losowi? I zaraz już gawędzili ze sobą z ożywieniem, wymieniając krótkie uwagi roześmianym, zdyszanym głosem. Oddaleni od siebie nie bardziej niż na wyciągnięcie ramienia, żeby lepiej się widzieć, uradowani tym niezwykłym zdarzeniem. W końcu Flawiusz przerwał i pochwycił czystą tunikę, którą ordynans zostawił dla niego na skraju łóżka. Musimy to stosownie uczcić, lecz jeśli się teraz nie pospieszymy, nie zdążymy się wykąpać przed obiadem. Nie wiem jak ty, ale ja od rana harowałem przy budowie muru, jestem cały w piachu. Kiedy Justyn i Flawiusz weszli do kantyny, przebywał już w niej spory tłumek. Ludzie stali w grupkach, zajęci pogawędką, na razie jednak nikt nie siadał przy żadnym z długich stołów. Wcześniej Justyn miał stracha na myśl o samotnym wejściu na salę pełną obcych twarzy. Lecz z Flawiuszem, który trzymał rękę na jego ramionach, od razu wpadł w grupę młodych oficerów. Oto nasz nowy młody chirurg, a właściwie to, co z niego zostało po spotkaniu z Winicjuszem i zarazem mój krewniak. Natychmiast zwrócono się do niego, że przedstawił swoje stanowisko w sporej kwestii ostryg, więc początkowe onieśmielenie natychmiast go opuściło. Niebawem jednak w długiej sali ucichł gwar, gdy na zewnątrz w podcieniach rozległy się czyjeś kroki i ostry głos. Wszyscy w kantynie prężyli się. Justyn z wielką ciekawością skierował wzrok na drzwi. Na pierwszy rzut oka mężczyzna, który wszedł w świcie swoich oficerów sztabowych, wydawał się kimś mało znaczącym. Niski wzrost, potężna niedźwiedzia postura, okrągła głowa osadzona na niewiarygodnie grubym karku, elegancko przystrzyżone brązowe włosy, broda bardziej kręcona niż baranie runo. Takiemu bardziej byłoby do twarzy w skórzanym fartuchu i marynarskim kapeluszu, aniżeli w delikatnym lnianym ubraniu, które miał na sobie. Wszedł do kantyny kołyszącym się krokiem, niechybnie znamionującym człowieka nawykłego do stąpania po rozhuśtanym pokładzie. Justynowi wydawało się, że widział podobnych mężczyzn dziesiątki, jeśli nie setki razy. Spotykał ich na pokładzie każdej cesarskiej galery. Cesarz zatrzymał się na brzegu sali i potoczył wzrokiem po twarzach osób obecnych w kantynie. Aż spojrzenie jego oczu nakryte gęstwą brwią spoczęło na Justynie. O, wśród nas jest nowa osoba! Oznajmił i pokiwał zgiętym palcem. Zbliżno się, chłopcze! Justyn usłyszał, jak komendant obozu prędko wyjawia Karauzjuszowi jego nazwisko i funkcję. Nim się obejrzał, salutował człowiekowi, który pokonał drogę od sternika na skaldzie do cesarza Brytanii. I pojął, że był w błędzie. Nigdy w życiu nie spotkał kogoś takiego jak on. Karauzjusz położył mu rękę na ramieniu i obrócił go tak, żeby blask lampki, bo robiło się już ciemniej, oświetlił mu twarz. Pod badawczych, nieśpiesznych oględzinach zapytał. A więc jesteś naszym nowym, młodym chirurgiem. Tak, panie. Gdzie odbywałeś praktykę? W Birszewie, w Judei, gdzie stacjonuje trzecia kohorta legionów Retensis, odpowiedział Justyn. Fulvius Licyniusz, dowódca garnizonu, kazał mi cię pozdrowić i zapytać, czy pamiętasz Odyńca, któregoście zabili w sosnowych borach przy trzecim zakolu Skaldy. Karaus już nie od razu odpowiedział. Pamiętam tego dzika, owszem, a także Licyniusza. Zatem, jak mówisz, jest w Judei. W tamtych czasach był moim dowódcą, a teraz dowodzi garnizonem w Birszewie, podczas gdy ja przyodziewam się w to. Dotknął płaszcz w kolorze cesarskiej purpury, spiętego na ramieniu broszą z olbrzymim rubinem. Życie potrafi sprawiać niespodzianki. Może tego jeszcze nie zauważyłeś, ale z pewnością zauważysz, jeśli pożyjesz dostatecznie długo. Zatem moi cesarscy bracia podsyłają mi młodego chirurga z legionów Retensis. Ostatnimi czasy przenieśli do brytyjskich legionów wielu ludzi z zamorza, prawie jak za dawnych lat. Aczkolwiek wiosną, jeśli dobrze pamiętam, nie byli względem niezbyt przyjacielscy.
Jego głos i zachowanie świadczyło o zwykłej zadumie, niczym innym. Dłoń na ramieniu Justyna tylko nieznacznie zwiększyła ucisk. Kamienne, nieprzeniknione oblicze, zawieszone tak blisko jego twarzy, pozostało bez wyrazu, choć na krótką chwilę oczy się rozjaśniły niczym morze bielejące przed samym uderzeniem nawałnicy. A jednak Justyna przeniknął zimny dreszcz grozy. Ciekawie jestem, czy mógłbyś objaśnić mi tę zagadkę. Jakoś udało mu się wytrzymać ciężar lekkiej, lecz groźnej dłoni na swoim ramieniu. Odwzajemnił spojrzenie cesarza bez zmrużenia powieki. Ktoś bez szczególnego zapału zaprotestował przyjemnie, chłodnym tonem. Wasza dostojność, niepotrzebnie męczysz chłopaka. To jego pierwszy wieczór w nowym towarzystwie. Przez ciebie straci apetyt. Karaus już puścił mimo uszu te słowa. Dłuższą chwilę przewiercał Justyna tym swoim strasznym, twardym spojrzeniem, lecz potem na jego ustach zadrżał skąpy uśmiech. Masz rację, mu drogi Aloktusie, opowiedział i zwrócił się do Justyna. Myślę, że nie przesłano cię tu w charakterze szpiega, a nawet jeśli tak, nie masz o niczym pojęcia. Jego dłoń zaślizgnęła się z ramienia młodego chirurga. Rozejrzał się wkoło. A zatem, przyjaciele, pora na obiad. Justyn odwrócił się i pochwycił spojrzenie mężczyzny o imieniu Alektus, który się do niego uśmiechnął. Odwzajemnił uśmiech, jak zwykle wdzięczny za okazaną mu życzliwość, i przebił się przez tłum do Flawiusza. A gdy ten powitał go półszeptem, znakomicie, świetnie ci poszło, ucieszył się jeszcze bardziej. Niebawem siedział już u końca stołu między Flawiuszem a innym centurionem. Jego sąsiad z prawej strony tak był zajęty jedzeniem, że nie miał czasu rozmawiać, więc całą uwagę mógł skupić na pozbawionych szacunku komentarzach Flawiusza, które dotyczyły możnych siedzących na najważniejszych miejscach. Kuzyn nie szczędził mu szczegółów, gdyż w ogólnej wrzawie nikt im się nie przysłuchiwał. Widzisz tamtego z blizną od miecza na policzku? Zapytał Flawiusz, rozprawiając się z marynowanym śledziem. To Arkadiusz, kapitan Kaleope, naszej największej trójrzędowej galery. Tę bliznę zdobył na arenie. Bystry z niego chłopak, z tego Arkadiusza, choć bardzo jeszcze młody. O, a ten wiecznie zasmucony jegomość obok niego to Dexion, centurion z piechoty morskiej. Nigdy, dodał kręcąc głową, ale to nigdy nie graj z nim w kości, chyba że chcesz, by oskubał cię z tuniki. Nie twierdzą, że gra nieuczciwie, ale Wenus wypada mu o wiele częściej niż jakiemukolwiek śmiertelnikowi. Dziękuję za ostrzeżenie, powiedział Justyn. Zapamiętam sobie. Równocześnie z dziwnym zafascynowaniem pobiegł wzrokiem, jak to już wcześniej uczynił ze dwa razy, do człowieka, którego cesarz nazwał Alektusem, siedzącego teraz między oficerami sztabowymi u góry stołu. Był to wysoki mężczyzna z czapą jasnych włosów, zaczynających siwieć na skroniach. Mężczyzna o dość pospolitych rysach twarzy, na którą można było patrzeć z przyjemnością, gdyby nie to, że wydawała się zbyt blada, jak wszystko zresztą w jego powierzchowności, włosy, skóra, oczy. Wtem jednak uśmiechem skwitował jakąś uwagę sąsiada i ów uśmiech, żywy i rozbrajający, dał twarzy to, czego jej przedtem brakowało. Kim jest ten wysoki, jasnowłosy mężczyzna? Mruknął. Cesarz, jeśli się nie mylę, nazwał go Alektusem. To minister finansów Karauziusza, jego prawa ręka. Ma wielu zwolenników wśród żołnierzy, a także kupców i lichwiarzy, więc przypuszczam, że jest drugim po Karauziuszu najpotężniejszym człowiekiem w Brytanii. Ale to równy jegomość, mimo że wygląda, jakby dzieciństwo spędził w pokoju bez okien. Niedługo potem coś się wydarzyło. Coś tak błahego i zwyczajnego, że w późniejszym czasie Justyn wielokrotnie zastanawiał się, czy nie poniosła go wyobraźnia. A jednak nie mógł zapomnieć ani tego, ani nagłego lęku przed niebezpieczeństwem. Oto bowiem, zapewne zwabiona ciepłem bijącym od lamp, od kroki oderwała się z trzepotem miękkich skrzydeł olbrzyma ćma. Zaczęła krążyć i miotać się nad stołem. Akurat powszechna uwaga skierowana była na cesarza, który w tym momencie rozlewał drugie libacje dla bogów. Uwaga wszystkich z wyjątkiem Justyna i Alektusa. Z jakichś niewyjaśnionych przyczyn Justyn znowu popatrzył na Alektusa. Ten zaś obserwował ćmę. Zataczała dzikie, coraz ciaśniejsze kręgi wokół lampy stojącej dokładnie naprzeciwko ministra finansów. Jej rozmazany cień harcował po stole, kiedy opadała chyżymi spiralami w stronę jasnego, ponętnego płomienia. Zbliżała się i zbliżała, aż jej burzliwy, ekstatyczny taniec zakończył się raptownie. Cień gwałtownie zadegotał i ćma odskoczyła od lampy z przypieczonymi skrzydełkami.
Trzepocąc się żałośnie, spadła okaleczona blisko kielicha z winem. Ale kto znikłym uśmiechem przygniótł ją palcem i pozbawił życia. I to wszystko. Każdy zmiażdżyłby poparzoną ćmę, rzecz naturalna, a nawet stosowna. Wszelako Justyn widział twarz bladego mężczyzny, kiedy ten obserwował tańczącego owada, czekając, aż zapędzi się za daleko. Widział ją w krótkiej chwili bez troski, gdy wyciągnięty palec gotów był zabić.